Ten kubek jest widoczny? Kubek jest najważniejszy. Ani na tym, ani na tym chyba nie jest widoczne. Trudno. Co robisz? Zbliżam. Dobra. I teraz odkładamy ten telefon. Byśmy byli tej samej wielkości, poczekaj, bo jak będzie, wiesz, dysproporcja może być taka, żebyśmy siedzieli ja gdzieś daleko. A ty kojarzysz takie radio? Za dwie minuty. Radio się nazywa... Kuropatwa? Byłem zaskoczony. Jeździłem po wsiach pod Toruniem i radio Kuropatwa jest bardzo aktywne. Internetowe radio. Pierwsze słyszę. Jeżdżą, nagrywają, robią audycje. To co, ale wiesz, co, no. Co to za radio jest? No jest takie internetowe radio. Rozumiem, ale to jakimś terenem się zajmuje? Czy no tak? Powiat toruński, nie? Tak? No byłem zaskoczony w ogóle, nie? Pierwsze słyszę. To też są tacy pasjonaci jak ty, tylko że radiowi. Pasjonaci, czytaj wariaci. Nie zrównywałbym tego okresu w żaden sposób, naprawdę. Ten kubek nie jest widoczny w żadnej kamerze, tak? Nie, teraz nie. To ma być? A jakbym go, jakbym go postawił, tam też nie będzie. Ja mogę zabrać to moje schowanie. Nie, może postawić. Nie, bo tu, nie. Kamera tutaj, raczej tu. No. Widać go? Na kamerze, na gościa. Trudno. Machał kubkiem, potem tak. Przekręciło się, to się nie przekręcało. Za minutę. Macie jakąś czołówkę? Wow. Nie, bo tam jest taka rozbiegówka. Jest dwie minuty, które tylko gra muzyczka i się pokazuje. To takie zawsze się robi podobno. Przy takich live'ach się daje opóźnienie dwuminutowe świadomie. Wyłącz odciszony telefon. Tak. Chyba już. Zamykacie drzwi. Ruszył timer. To na dole takie odliczanie jest tam.
Witam Państwa w kolejnym programie Kiłpiński konkretnie. Działamy w internecie, jesteśmy niezależnym kanałem publicystycznym. Głównie zajmujemy się Toruniem, ale też Polską i światem. Dzisiaj między innymi tak będzie. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania w trakcie, również do dzwonienia do nas 721-486-667. Również do obserwowania Kiełpińskiego konkretnie na Facebooku. Okazuje się, że to jest najważniejsze, Szanowni Państwo. W tej chwili tak zwane zasięgi naszego kanału mają około 1,5 miliona i 4 tysiące ponad 800 osób obserwujących. To ważne. Gdy Państwo zaczynacie obserwować, to po prostu rozwija się ten kanał i to działa na korzyść. Przypominam o stronie internetowej, którą tworzyliśmy, Torunianie Online. Torunianie Online to strona, która mówi ustami Torunian, bo zapraszam do pisania wiele osób znających, że tak powiem, od każdej strony Toruń. Piszą, to są ich opinie, to są te Torunianki i Torunianie, o których mówi pan prezydent Zalewski. To właśnie mogą się udzielać na Torunianie Online. Ponadto w tej chwili zaczynamy akcję wyborczą na Torunianie Online. Zbieramy w tej chwili ankiety, nasze własne, specyficzne ankiety, które rozsyłamy do kandydatów, byście Państwo podejmowali świadome decyzje, gdy przyjdzie już moment wyborów. Nazywamy to Stop Banerozie. Nie jest ważne, ile kto powiesił banerów i swoich tam podobizn na ulicach, tylko ważne, co naprawdę sobą prezentuje i dlatego taka nasza akcja na Torunianie Online, żeby to Państwu pokazywać. Dzisiaj moim gościem jest nie byle kto, poseł, no nie byle, nie byle, nie byle, poseł Tomasz Lenz. Witam, dziękuję, że Pan się zgodził wystąpić w naszym programie. Na początek spytam od razu, ostatnio pił Pan szampana? Na początek powiem, że dziękuję, że się zgodziłem wystąpić. Nie, chciałem przyjść do audycji, dlatego że bardzo szanuję obywatelską aktywność. Dziennikarstwo obywatelskie, to jest pojęcie? Generalnie, obywatelską aktywność jako szeroko pojętą w ogóle różnych ludzi w różnych miejscach, w różnych środowiskach, a telewizja kablowa, strona internetowa i Facebook, który pan prowadzi, na pewno wzbudza wiele kontrowersji w różnych środowiskach, a szczególnie wśród polityków i samorządowców, bo rzeczywiście telewizja jest niezależna, audycja jest niezależna, w związku z tym mówi to, co myśli, mówi to, co tak naprawdę przychodzi panu do głowy, co przychodzi mieszkańcom, co wywołuje różne emocje właśnie wśród polityków i samorządowców, a ja bardzo sobie cenię fakt pewnej niezależnej demokracji, otwartości i uczciwości w polityce. I cieszę się w ogóle, że taki kanał w Toruniu powstał, więc nie mam mi za co dziękować, jestem tu, bo chciałem przyjść. No to jeszcze bardziej się cieszę. Tak jest, ostatnio była okazja? Z żoną, zdaje się, z powodu rocznicy ślubu. A jak się pan dowiedział, że będzie pan rywalizował z Marią Mazurkiewicz, która ostatnio między innymi zasłynęła w Toruniu, mając specyficzne opinie na temat rekolekcji w kościele Kolbego, no, stała się znaną osobą w kraju w związku z tym. Czy wtedy nie otworzył pan szampana? No, mógł pan mieć cięższego przeciwnika. To nie jest powód, żeby otwierać szampana. Rzeczywiście ja obserwowałem wypowiedzi pani Mazurkiewicz, z pewnym zaskoczeniem i zdziwieniem. Nawet komentowałem je w internecie, bo trudno było tego nie zrobić. Jest to osoba głęboko wierząca na pewno, co wynika jak gdyby z jej wpisów internetowych, ale też nierozumiejąca, że świat jest różnorodny i są osoby, które niekoniecznie chodzą do kościoła, niekoniecznie są wierzące. Może mają inne poglądy w kwestiach dotyczących relacji państwo-kościół. I tutaj rzeczywiście pani kurator, pani Mazurkiewicz, no, wywołuje pewnego rodzaju zaskoczenie swoimi opiniami. Jak gdyby nie może zrozumieć, że świat jest różnorodny i trzeba akceptować to, że ktoś może mieć inne zdanie niż pani kurator. Trudniejszą pan by miał rolę do odegrania, gdyby na przykład Jan Krzysztof Ardanowski stanął po drugiej stronie. Faktycznie po stronie Prawa i Sprawiedliwości są nazwiska, które mogłyby powodować, że ta rywalizacja byłaby bardziej intensywna, że byłaby na pewno na innym poziomie. Ale fakt jest taki, że okręg wyborczy Toruń, powiat toruński, powiat chełmiński jest mocno opozycyjnym okręgiem wyborczym. W związku z tym, z tego co mi wiadomo, wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości ze znanymi nazwiskami nie chciało mierzyć się ze mną w tym okręgu, gdyż sam fakt startowania w tak trudnym dla PiS-u okręgu już jest wyzwaniem, a moje nazwisko, osobowość, charakter, doświadczenie też wywoływało moich potencjalnych przeciwników pewnego rodzaju obawę, że trudno byłoby mi pokonać w tych wyborach, nic sobie nie dodając oczywiście, ale też na pewno nie byłbym łatwym przeciwnikiem. Stanęło na pani kurator, życzę jej też dobrego wyniku. Rywalizowałem już z nią w czasie debaty organizowanej przez Izbę Przemysłową Handlową. Ciekawa dyskusja, bardzo interesująca. Może będzie jeszcze okazja z panią kurator się spotkać i porozmawiać. A o tej w pana wpadce muszę powiedzieć, kiedy to było? Lipiec
22 roku w telewizji. Nie? O 14 emeryturze pan tak pojechał grubo i to było tak szczerze. Jak szczerość w polityce to chyba nie poprawia. Ale jedyną telewizją, właśnie telewizją, bo tak to określił, jedyną telewizją, która rzeczywiście zacytowała moją wypowiedź w 100% i idealnie, tak jak powiedziałem, było TVN, które rzeczywiście w całości zacytowało moją wypowiedź. Ja mniej więcej ją przypomnę, bo może nie będzie idealna, ale ja powiedziałem, że mamy wysoką inflację, wtedy przypomnę prawie 20%, i ta inflacja zżera i emerytury, i renty, i wynagrodzenia. I w związku z tym trzeba zadać sobie pytanie, czy mamy wypuszczać na rynek kolejne partie pieniędzy i tą inflację napędzać, czy też zbić inflację, żeby ludzie, którzy otrzymują emerytury i renty, otrzymywali pieniądze, które jest coś wart i mogą za to coś kupić. No to jest trudne do wytłumaczenia społeczeństwu. No więc, ale wiedział pan, że to jest trudne do wytłumaczenia. I powiedziałem, że należy zastanowić się, czy w ramach tego, żeby ograniczyć wypływanie pieniądza na rynek i nie wstrzymać, powtarzam, nie wstrzymać na kilka miesięcy na przykład 13 i 14 emerytur, a wypłacić ją później. Chodziło o to, żeby tą inflację ograniczyć. Ale oczywiście telewizja publiczna na pasku następnego dnia napisała, że jestem przeciwny wypłacaniu emerytur. No co jest absolutną nieprawdą, bo ja niczego takiego nie powiedziałem. Ba, w Sejmie, jak można sprawdzić na stronie internetowej, poseł Tomasz Lenz głosował za przyznaniem i 13, i przyznaniem 14 emerytury, bo byłem za w tych głosowaniach. Natomiast w momencie, kiedy mieliśmy inflację prawie 20%, no chciałem wymienić poglądy, podyskutować, jak tą inflację ograniczyć, ale telewizja publiczna wykorzystuje takie wypowiedzi do własnej propagandy. Ale to pan zdaje, jako po prostu popełniłem błąd, to jedno słowo za daleko, czy teraz by pan to samo powiedział? Nie, ja to skomentowałem dla WP, pamiętam, bo jednym z portali, który bardzo chciał jednak ze mną porozmawiać i się w końcu z mikrofonem w Sejmie do mnie dostał, bo nie chciałem w ogóle komentować tej sprawy, nie podgrzewać tej atmosfery, to powiedziałem, że mi jest bardzo przykro, i dlatego jestem u pana dzisiaj w audycji. O. Jest mi przykro, że w polskiej debacie publicznej nie ma już miejsca na wymianę poglądów, na dyskusję, na proponowanie rozwiązań, które mogą być lepsze, gorsze, ale mogą wymagać dyskusji, wypracowania jakiegoś wspólnego stanowiska, tylko jest naparzanie cepem. Kto kogo bardziej cepem będzie naparzał, to będzie lepszy. Wyglądało, że cepem to pana Donald Tusk potraktował. Szef, mając świadomość tego, że telewizja publiczna z mojej wypowiedzi zrobiła sobie pole do jakoby ogłaszania, że jesteśmy przeciwko emeryturom i przeciwko emerytom, no musiał podjąć radykalną decyzję, żeby uciąć tą kwestię. Mimo że, jak mówiłem, prawda była inna, no ale telewizja publiczna robiła z tego pewnego rodzaju przeinaczoną informację, którą musieliśmy w jakiś sposób zamknąć. No i tak się stało, że ucięciem tego tematu była informacja szefa, że w związku z tym ja do Sejmu nie wystartuję. Tak jest. No ale proszę, dzieje się inaczej. Jak to się wraca do łask, że tak powiem? Nie, to nie tyle, że wraca się do łask, bo jak mówiłem, że nie wystartuję do Sejmu, natomiast jestem kandydatem do Senatu. Jak wiadomo, Senat składa się ze 100 osób i to jest troszeczkę inna sytuacja, ponieważ jak państwo wiedzą, wybieracie parlamentarzystów, głosując na kandydata, który jest na jakiejś liście partii, a wybierając tego kandydata konkretnego, oddajemy na niego głos i on, mając duży wynik, ma szansę w tym Sejmie się znaleźć. Do Senatu jest inaczej. Do Senatu głosujemy na kandydata, który musi wygrać fizycznie, ilościowo z innym kandydatem. Mówiliśmy wcześniej, że moją kontrkandydatką jest pani kurator Mazurkiewicz, ale okręg jednomandatowy to jest okręg, w którym wybieramy tego lepszego, tego, którego obdarzymy większym zaufaniem, oddamy na niego więcej głosów. Więc wybory do Senatu są wyborami bezpośrednimi. No i dobrze. I co obiecuje senator Lenz w takim razie? Co obiecuje senator Lenz? Głosujemy. Trzeba uważać z tym pytaniem i odpowiedziami na pytanie, co obiecuje. Bo i teraz przykład jest taka moda w polityce, niestety tak, wszyscy coś obiecują. Ja chętnie na to zaraz opowiem, bo ja się będę bronił bardziej tym, co jest za mną, a nie to, co można obiecywać, bo obserwuję na przykład kampanię pana Szczuckiego z Prawa i Sprawiedliwości. No ja też obserwuję bardzo uważnie, stałem się nawet jego próba psychofanem. Obserwuję kampanię wszystkich kandydatów, tak, bo w ogóle przez ciekawość jestem tym. Ale jedynka PiSu naprawdę robi wrażenie. No bo rzeczywiście ten kandydat robi różnicę, że tak się wyrażę. No dzisiaj na stronie internetowej przeczytałem w jednym z portali toruńskich, że odwiedził część, fragment podobnych z okładach Ursusa w Chełmnie i obiecał, że będzie, cytuję, ratował tą fabrykę.
Jak wiemy, fabryka Ursusa w Chełmnie no, produkuje w tej chwili jakieś części i jest fabryką taką, która nie przypomina tego, co było za okres PRL-u oczywiście, bo to zostało niewiele z tego okresu. Ale pan Szczucki jest 8 lat ministrem. 8 lat drzwi w drzwi pracuje z panem Morawieckim. Zostało mu do końca pracy u pana Morawieckiego kilka tygodni, bo zdaje się, że opozycja ma spore szanse mieć większość w tym parlamencie. W związku z tym bardzo możliwe, że pan Szczucki odejdzie z ministerstwa. W związku z tym może wszystkim wszystko dzisiaj obiecać. I właśnie jeździ i obiecuje. W Kikole, w Kijewie Królewskim, w Chełmnie, w Toruniu, a nawet doprowadza do sytuacji bardzo niezręcznych i przykrych dla Torunian, kiedy reklamuje się na tle pomnika pani generał Zawadzkiej, co wywołało ogromne emocje w mieście ludzi, którzy... No proszę mi wierzyć, ja osobiście akurat o tym zrobiłem takie zdjęcie i zrobiłem, z tego powstał mem. To mocna sprawa. Gdyby to ktokolwiek z innej partii postawił takie skrzydła, reagowałbym tak samo. Proszę mi wierzyć. To chyba oczywiste, że tak by było. Ale tak widzę, że no, u was tak takich pomysłów nie ma na razie. No jest pewien poziom, ja tak uważam oczywiście, jest pewien poziom, którego poziom zasad, no, które musimy jednak przestrzegać. Tak? I nie wyobrażam sobie sytuacji robić kampanii wyborczej na tle pomników osób, które też już z nami nie są i nie mogą się w tym temacie w ogóle wypowiedzieć. Poza tym osiągnięcia pani generał Zawadzkiej i życiorys w porównaniu z tym, kim jest pan Szczucki, no przepraszam, nie będę nawet tego komentował. No ale jak pan skomentuje coś, co już było dawno temu, 8 lat rządziła Platforma, przegrała. Wiecie, jeszcze, dlaczego jeszcze przegrała? Pan się zapytał, właśnie wróćmy do tego, pan się, co ja obiecuję, prawda? No tak, no właśnie. To się wywinę. Więc wróćmy do tego, bo kandydując, bo widzę, że pan tu przygotował ten program, z którym startowała moja partia, nie wiem, Platforma czy to tutaj Obywatelska, widać, w wyborach będziemy o tym samorządowych też mówić. 4 lata proszę temu. Bardzo, proszę bardzo. Tak. Ja dokonywałem wtedy pewnego podsumowania tego, co udało. Dojdziemy do Torunia, tak spokojnie. Tak, ale można pewne rzeczy obiecywać, a można powiedzieć, co się udało. Ja przypomnę, że w czasie rządów Platformy Obywatelskiej, tych 8 lat Platformy Obywatelskiej, dzięki współpracy z władzami miasta Torunia, bo można drzeć koty, można się różnić, można mieć różne opinie, można mieć inne zdanie na pewne kwestie w mieście, no ale jeżeli jest coś możliwe, żeby dla Torunia w cudzysłowie załatwić, no to my to robiliśmy. I przypomnę, że Toruń otrzymał 85% dofinansowania do budowy mostu, czyli tam bez mała 600 milionów złotych. Tak? Dzięki temu miasto było stać na pobudowanie tego mostu, z którego dzisiaj wszyscy wy sobie przypisujecie główne zasługi za zbudowanie mostu, a ja słyszałem, że bardziej pan prezydent Zaleski. Nie, no to są dwie różne rzeczy. Pan prezydent Michał Zaleski, jeżeli się możemy jeszcze do tego cofnąć, postawił na swoim i pobudował most, jak wiemy, za 600 milionów w miejscu, w którym on dzisiaj stoi. Była kiedyś dyskusja dotycząca tego, czy budować w innym miejscu za 200 milionów złotych, ale zbudowaliśmy za 600. Bo rolą samorządu jest przygotowanie inwestycji i jej przeprowadzenie. W związku z tym temat jest zamknięty. Jak burmistrz, wójt, prezydent ma takie, a nie inne stanowiska, no to tutaj się już w tej sprawie temat zamyka, bo trzeba zrobić to, czego on chce. I była kwestia dofinansować, nie dofinansować. Więc rząd Donalda Tuska, jak mówię, przekazał bez mała 600 milionów złotych na budowę mostu. Ba, dofinansowaliśmy z Ministerstwa Sportu halę widowiskowo-sportową na Bema. No, skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o ofertę sportową, kulturalną w mieście. Pamiętam konferencję prasową w restauracji Pieprz i Wanilia z panem prezydentem Zaleskim, poprzedzoną moją rozmową z panem prezydentem, kiedy to mówił, że po co nam ta autostrada w Toruniu, jak my nie mamy jak do niej dojechać. Przywieźliśmy pana wtedy Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury, który spotkał się wcześniej zresztą z panem prezydentem u niego na kawie i potem na tej konferencji ogłosiliśmy, że budżet państwa dofinansuje dobudowanie dojazdu do autostrady. I mógłbym tak mówić dalej, bo mam broszurę, która podsumowuje te rzeczy, które dla Torunia zrobiliśmy. Pięknie. Więc wolę się rozliczać z tego, co zrobiłem, a nie obiecywać czegoś, czego nie mogę zrobić. Ale ja bym chciał wiedzieć, czy byście wyciągnęli wnioski z waszej przegranej ostatecznie. To jest bardzo dla mnie ważne, bo po prostu ludzie w różny sposób wspominają wasz okres. No ale... Mówimy o wyborach parlamentarnych. Tak, oczywiście. Na to się złożyło wiele elementów. Na pewno jednym z elementów było to, co Donald Tusk ostatnio przyznał,
że popełniliśmy błąd, obniżając wiek emerytalny, że to na pewno pomogło PiS-owi wygrać te wybory, że trzeba było jednak zostawić decyzję Polakom, kiedy chcą przejść na emeryturę i jednocześnie, że Polacy wezmą na siebie odpowiedzialność w związku z tym, że przechodzą wcześniej, za to, ile tej emerytury będą ostatecznie na konto otrzymywać. Bo jak ktoś wcześniej i tą emeryturę mieć niższą, no to jest jego decyzja. W związku z tym przyznaliśmy się do tego, że niepotrzebnie obniżyliśmy wiek emerytalny, co na pewno wpłynęło na wynik wyborów parlamentarnych. I to był jeden z elementów, który spowodował, żeśmy tą porażkę ponieśli. Ale też w tamtym okresie, po 8 latach rządów, to był taki moment też zmęczenia i PiS wykorzystał ten element w walce z Platformą Obywatelską. I jednym z elementów, który spowodował też, że do tego doszło, był fakt, który leżał poza Platformą Obywatelską. Ponieważ gdyby Sojusz Lewicy Demokratycznej nie popełnił błędu i nie zarejestrował się jako komitet wyborczy, i przypomnę, że nie osiągnął progu 8%, czyli zmarnowaliśmy około 4 milionów głosów, które do kosza niestety zostały wyrzucone, to PiS-u władzy by nie był już dzisiaj. Więc tutaj ja też mam nadzieję, a propos tego, co się dzisiaj dzieje. No właśnie, jakie wnioski z tego wysłuchacie? Że trzecia droga, czyli ugrupowanie PSL-u i pana Szymona Hołowni przekroczy próg 8%, a SLD przekroczy próg 6%, co na razie chwilowo na tą chwilę badania pokazują, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, żeby ugrupowania nazywane demokratycznymi miały w parlamencie większość nad Prawem i Sprawiedliwością. No właśnie, to wszyscy tutaj nawet w pytaniach, tutaj widzę, mam pytania dotyczące tej kampanii, bo mówiąc szczerze, to ja was mało widzę w Toruniu. Mało, jakim? No, robią różne konferencje się pojawiają i była jedna prezentacja na... Kto się nie załapał, to już nie zobaczył. Lider List robił ostatnio konferencję prasową też dotyczącą oświaty. To jest pytanie, kiedy KO zacznie w Toruniu kampanię wyborczą, tak wprost? Bo to, rozumiem, pytający jej nie zauważył. Rozumiem, że to jest pytanie... Tendencyjne, oczywiście. Tendencyjne i stroską. Tak. No, jeżeli ktoś nie zauważył w Toruniu kampanii Grzegorza Karpińskiego, Arkadiusza Myrchy, pani Katarzyny Lubańskiej, pani Hartwich i mojej, no to zachęcam, żeby jutro szerzej otworzył oczy, bo ja zdecydowanie więcej materiałów wyborczych widzę Koalicji Obywatelskiej niż chociażby Prawa i Sprawiedliwości, już nie mówiąc o Konfederacji. A wyjeżdża pan poza Toruń, tak? Tak. No to jak tam pan pojedzie, to co pan widzi na płotach? Właśnie widzę Koalicję Obywatelską. Obrowo, no to chyba inne Wielka, miejscowości tak, objechaliśmy. No, ja ostatnio byłem. To zobaczymy, jak pan się teraz przejedzie. W Gminie Chrostkowo, tam. Chrostkowo to jest powiat lipnowski, o ile się nie mylę. Tak, no tam kampanią zarządza struktura lipnowska, więc zainteresuje się, co się dzieje w Chrostkowie. Dziękuję za uwagę. Mimo zbliżających się wyborów parlamentarnych, byłoby warto myśleć już o wyborach samorządowych. Czy zawalczycie z dużym wyprzedzeniem, aby w końcu zmienić toruńską władzę? Kto będzie kandydatem z waszej strony? Czy Grzegorz Karpiński, tak jak się spekuluje, mimo że jest obecnie kandydatem do Sejmu? Nie będziemy tego ukrywać, że pan Grzegorz Karpiński, który, przypomnę, był jedną kadencją radnym Rady Miejskiej Torunia, później zdobył mandat poselski, ma bogate doświadczenie administracyjne, był wiceministrem sportu i turystyki, był także wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, był posłem. W ostatnich latach też pracował w Warszawie w dziale prawnym u prezydenta Trzaskowskiego. Wrócił do Torunia i pracuje w tej chwili w Ciechocinku, jest tutaj na miejscu. Rozważa start na prezydenta Torunia, jest to brane pod uwagę i Grzegorz wyraził chęć startu. Natomiast decyzje dotyczące, kto będzie startował i kogo wystawimy, zostaną podjęte tuż po wyborach parlamentarnych, bo one też zdeterminują pewnego rodzaju nasze decyzje. Poczekamy też. Ale to takie, niektórzy mieli nawet chyba z Platformy obawy, że mówienie za szybko o tym, że Karpiński będzie kandydował na prezydenta Torunia, to może zaszkodzić jego kandydowaniu nic takiego się nie. Jeżeli dostanie się do Sejmu, tak? No to rozumiem, dostanie, że jako poseł będzie startował na prezydenta. Nie dostanie się do Sejmu, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ na tą chwilę jest naszym kandydatem, którego zamierzamy w wyborach prezydenckich wystawić. No to już jasna sytuacja. Wie pan co, ja wracając do tej kampanii, bo ja spytam, bo ma pan taki otwieraczek
Swój? No ja widziałem, że pan... Znaczy, ja mam wracamy do... Nie, no wracamy do kandydata z Elbląga. Tak, do kandydata z Elbląga, który wzorcowo robi kampanię, tak moje. To Szczucki Krzysztof, Prawo i Sprawiedliwość, można sobie piwko otworzyć. A tu jest długopis, bardzo dobry, proszę bardzo. Wow, ale to na pewno mogę wziąć do ręki? Proszę. No trochę kosztował, rzeczywiście ładnie. No pan ma proszę. Ja mam plastikowy za 0,80 groszy, z tego co pamiętam. Także przepraszam tych, którzy go dostaną, będzie mniej trwały, ale to widzę, pan Szczucki zrobił coś naprawdę eleganckiego. No, kampania, no. Ma miejsce, jak widzimy, gadżety na zasadzie reguły wzajemności grają jakąś rolę wśród wyborców takich niezdecydowanych, niezorientowanych, bo bywa, że gdzieś w małym środowisku ktoś coś dostanie od kandydata i dla niego... Tak. Otwieraczyk, no, pamiątka na całe życie. Był pan kandydatem na prezydenta Torunia i powstała wtedy właśnie między innymi ta broszura Lepszy Toruń. Jak pan wspomina ten okres? No i też spytam o to samo, czemu pan przegrał wtedy? Jak wspominam ten okres? Wspominam ten okres jako bardzo ciężkiej pracy, bo włożyłem ogromny wysiłek w to, żeby Koalicja Obywatelska, konkretnie moje ugrupowanie Platforma Obywatelska, miała dobrą kampanię i też byłem tym, który prowadził kampanię na prezydenta, ale jednocześnie zachęcałem do głosowania na listę do Rady Miasta, co też jest wspólną jak gdyby wtedy kampanią. I przypomnę, że Platforma uzyskała wtedy 10 mandatów do Rady Miasta, po raz pierwszy tak dużo. To jest najlepszy wynik jak do tej pory. Plus jedna osoba potem przeszła do nas, jeszcze pan dyrektor Wierniewski, już były dyrektor jednego z liceów, świetny torunianin, znany człowiek, wstąpił do naszego klubu, więc dzisiaj mamy 11 radnych, ogromna siła. Natomiast w wyborach prezydenckich okazało się, że siła rządzącego prezydenta, który rządzi w mieście, który ma szerokie wpływy, który ma szerokie możliwości, no jest bardzo duża i trudno jest pokonać ktoś, kto dzierży władzę w mieście. Był taki moment, kiedy Nowości opublikowały sondaż, w którym prezydent miał niecałe 40%, ja miałem niecałe 30%, więc zapowiadało się na drugą turę, ale wtedy nie było żadną tajemnicą, można było to usłyszeć też w środowisku Prawa i Sprawiedliwości, że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło w pierwszej turze już zrezygnować z głosowania na własnego kandydata. Kandydatem był pan wiceprezydent Rasielewski, tak, który otrzymał jakiś taki zupełnie śladowy wynik w tych tak wyborach. Tak na rybkę był. Tak, i po prostu zorientowano się, że no może nastąpić druga tura i lepiej, żeby tej drugiej tury nie było, lepiej uniknąć. W związku z tym od razu Prawo i Sprawiedliwość przerzuciło głosy ze swojego kandydata na Michała Zalewskiego i on przekroczył próg 50%, bo chyba miał 51 z jakimś tam kawałkiem, o ile się nie mylę, tak? Czyli pierwsza tura zamknęła temat. A gdyby była druga tura i by było Lenz Zalewski, to jakby pan myślał? Gdyby wyglądało w Toruniu, znając Toruń. Każda druga tura zmienia optykę sytuacji, bo jest jeden na jednego. Dochodzi wtedy do bezpośrednich debat, bezpośredniej dyskusji, bezpośredniej wymiany zdań i poglądów. Zmienia się też jak gdyby pogląd ludzi na tą kwestię. A jak pan się czuje w rozmowach z prezydentem Zalewskim? Rozumiem, że nieraz pan rozmawiał. Nieraz rozmawiałem. One są niełatwe. Pan prezydent Michał Zalewski ma dość taką mocną osobowość, stanowczą i z nim nie zawsze się łatwo rozmawia, ale miałem okazję z nim też wypracowywać jakieś wspólne stanowiska w interesie Torunia, tak? Chociażby walcząc za jakieś kwestie finansowe dla miasta, czy pytanie. Takie pytanie jest grube chyba bardziej. Dlaczego Koalicja Obywatelska oddała Toruń w łapy PiS Zalewski? Nawet się nie kryje ze swoją polityczną sympatią. Tak. Pan prezydent Zalewski, mimo że mówi, że jego partią jest Toruń, że... On jest Toruniem przecież. Że on jest Toruniem, tak. No to już jest zjawisko troszeczkę z innej kategorii, że tak się wyrażę. Jak ktoś mówi, że jest Toruniem, to tego komentować nie będę. Natomiast czy oddaliśmy władzę Toruń w ręce PiS-u? Radny Maciej Kurzewski mówi to wprost, powiedział to. Tak, szanowni państwo, witamy w mieście PiS-u. Problem polega na tym, że ja osobiście zrobiłem bardzo dużo. Tak uważam, ktoś może to oceniać negatywnie, że za mało, ale ja uważam, że zrobiłem bardzo dużo, żeby w tej kampanii prezydenckiej spróbować tą sytuację odwrócić. Szanowni państwo, wstawałem o 4 rano,
Prawie codziennie jechałem przed zakłady pracy, przed MPO, przed MZK. Też wybierałem te jednostki miejskie, żeby rozmawiać z tymi, którzy są pracownikami pana prezydenta. Jeździłem pod przedsiębiorstwa. Od rana do wieczora przekonywaliśmy Torunian do udziału w tych wyborach i przekonywaliśmy, że warto zagłosować. Wykonałem ciężką pracę, natomiast tak jak mówiliśmy wcześniej, no, rządzący wójt, burmistrz, prezydent ma ogromne narzędzia do oddziaływania społecznego, ma też ogromne pieniądze, które może inwestować w media lokalne w różny sposób, które mogą mu sprzyjać. W moje nie inwestuje. Pan jest, mam nadzieję, że zawsze tak będzie, że nikt nie będzie w pana inwestował i zawsze pan będzie osobą niezależną. Nawet jak pan będzie mnie krytykował i będzie miał pan inne zdanie ode mnie, czy uzna pan, że coś przeskrobałem, a są do mnie jakieś pretensje, to wolę, żeby pan był sobą. No ale skrzydeł pan nie będzie stawiał koło Zawadzki, także spokojnie, nie nerwowo. No, panie redaktorze, spokojnie. No, to jest tak żenujące, że gdyby nie to, że pan Szczucki jest na jedynce, więc ten mandat prawdopodobnie zdobędzie, bo PiS pewnie weźmie w tym okręgu ze 4 mandaty, no to Szczucki prawdopodobnie ten mandat weźmie, ale to powinno go kompletnie dyskwalifikować do pełnienia jakichkolwiek funkcji publicznych i bycia parlamentarzystą. To wykorzystanie generał Zawadzki do kampanii wyborczej. O cholera. A tutaj coś właśnie zostało wywołane, bo mniej więcej pytanie, jak pan ocenia prezydenturę prezydenta Zalewskiego na przestrzeni lat? Ewolucja następuje? Tak, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, bo dwie płaszczyzny bym tutaj jak gdyby wskazał. Jedna płaszczyzna to jest kwestia pewnej skuteczności w rozgrywaniu lokalnej polityki, partii politycznej. No bardzo skuteczne. W pozyskiwaniu dla Torunia środków finansowych na ważne dla Torunia rzeczy. Mówiłem o tych rządach Platformy, kiedy te inwestycje, które są tutaj częściowo na fotografii i na fotografiach, zostały przeprowadzone. No za rządów Prawa i Sprawiedliwości aż tak wiele się nie udało zrobić, bo pieniądze bardziej płyną bezpośrednio do Fundacji Ojca Tadeusza Rydzyka i do jego imperium znajdującym się na wylocie na Złą Wieś Wielką, a już do samego miasta niekoniecznie. I tutaj pan prezydent nie może się pochwalić zbyt znaczącymi. Nie, no jest. Takie pawilony na bulwarze, tu Polski Ład też tam, cały przebudowa bulwaru. No to już pan do tego podchodzi, ale o tym pewnie za chwilę jeszcze powiemy. Więc w pewnym okresie, na początku swoich rządów, kiedy Michał Zalewski ogarnął miasto, prawda? Ogarnął miasto, udało mu się przeprowadzić wiele cennych, ważnych inwestycji, które podniosły poziom cywilizacyjny życia w Toruniu, no przynajmniej o parę poziomów wyżej. Natomiast w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości już niczego takiego spektakularnego nie zrobiliśmy. Też pewnie z tego powodu, no, że miasto jest bardzo zadłużone, w związku z tym nie ma tych wkładów własnych czy środków na to, żeby robić spektakularne, duże rzeczy, bo musi zaczekać na to, aż się oddłuży. Więc to też jest pewnie tym spowodowane. Ale ta druga płaszczyzna, o której chcę mówić, to jest kwestia, jak funkcjonuje miasto, jak ono działa od środka. I dla mnie to jest bardzo przykre, bo zauważam od wielu lat odejście od takiego systemu, w którym wyborcy, mieszkańcy, torunianie, demokracja, dialog, rozmowa, wymiana poglądów jest szczera, otwarta i niesie za sobą wnioski, które służą ludziom. Pan prezydent zawsze wie lepiej. On zawsze wie, jak będzie dobrze. On zawsze wie, że będzie lepiej niż dana osoba czy dana grupa mieszkańców mówi, bo on tak uważa. I to jest skaza na jego wizerunku bardzo duża. I ten proces się pogłębia. Tak naprawdę z kadencji na kadencję jest coraz gorzej. Po prostu mamy spiżowego pana prezydenta i mieszkańców Torunia, którzy są przez prezydenta, chociaż on powie oczywiście, że tak nie jest, no, przez prezydenta traktowanie bardzo instrumentalnie. Ja wiem lepiej, ja będę robił, proszę mi nie przeszkadzać. I uważam, że daleko odeszliśmy od takiego modelu społeczeństwa obywatelskiego w Toruniu. Tak naprawdę ale to się budzi, społeczeństwo się budzi. Zaczyna się budzić społeczeństwo obywatelskie, ale to dzięki panu prezydentowi Zalewskiemu, bo pan prezydent po prostu coś zamierza zrobić, o czym mieszkańcy twierdzą, że absolutnie nie to. Chłopie, nie tak, nie to. Szkoda, że takim kosztem, tak? Bo ja znam prezydentów wielu miast w Polsce. Z niektórymi się wręcz przyjaźnię i mam z nimi dobre kontakty. Mam okazję być w Poznaniu czy w Sopocie.
I też widzę, jak wygląda nawet relacja prezydent-mieszkańcy w takim spotkaniach, które nie są zobowiązujące. Na ulicy, na obiekcie sportowym. No, to zupełnie inny świat niż w Toruniu. No, tak usłyszałem ostatnio, to była pani Gurbin z Grudziądza i tak mówiliśmy o dwóch stylach kierowania miastem. Okazuje się, tam po prostu na przykład pan prezydent Glamowski spotyka się z mieszkańcami. Prezydent też się spotykał. Ale to są specyficznie przygotowane spotkania. Czy? Proszę bardzo, spotkanie otwarte na osiedlu. Zapraszamy prezydenta, na osiedlu, gdzie są problemy. Już takich spotkań nie ma, już nie będzie. Tak, ale ja w spotkaniach z prezydentem Zaleskim uczestniczyłem. Nie tylko na osiedlu Bielawy, gdzie mieszkam. Ale już nie ma tych spotkań. Już. Bo w tych spółdzielniach. Ale też na przykład pojechałem niekiedy do innej dzielnicy. I też usiadłem sobie na takim spotkaniu. One miały pewien system organizacyjny, bo byli urzędnicy, była prezentacja zawsze na początku sukcesów. Urzędnicy odpowiadali na konkretne pytania mieszkańców, którzy tam przyszli z jakimiś bolączkami. Skrupulatnie notowano zawsze wszystkie uwagi od mieszkańców, bo pamiętam, że notowano. Ja na przykład na Bielawach, gdzie mieszkam, pamiętam, że część z tych skrupulatnie notowanych uwag mieszkańców była później realizowana na terenie osiedla. To nie jest tak, że te spotkania nie przynosiły jakiegoś pozytywnego skutku. Czemu ich nie ma? Czemu nie ma, tego nie wiem. To musi pan pytanie skierować do pana prezydenta Zaleskiego. Czemu zrezygnował ze spotkań z mieszkańcami i z czym to się wiąże, bo może jego odpowiedź będzie wiarygodna i faktycznie z jakichś powodów tych spotkań nie mamy dzisiaj, już się nie odbywają. Jest coś takiego słynnego, to musiałem oczywiście wywołać porozumienie programowe z panem prezydentem i czy pan zdaje sobie sprawę z tego, że to ciąży na waszej formacji? Ja znam wielu, tak powiem, wręcz wyznawców Platformy Obywatelskiej, którzy mówią wprost, jak możemy ufać, że na samej górze nie będzie takiego bagna, cytat, jak to u nas. No niestety. Taka jest prawda. Pan powiedział przed chwilą, że świetny wynik osiągnęliście. No i co? Porozumienie programowe, ono było skuteczne i efektywne rzeczywiście w trakcie, kiedy rządziła Platforma, był rząd Donalda Tuska czy Ewy Kopacz. To było efektywne, bo my mogliśmy dla Torunia wtedy dużo zrobić i zrobiliśmy. Natomiast po okresie naszych rządów przejęcia władzy przez PiS, nie jesteśmy efektywni w żaden sposób. Na szczęście dla prezydenta Zaleskiego, na szczęście dla Torunia, mamy w Toruniu bardzo silnego marszałka, torunianina Piotra Całeckiego, który dba też o to, żeby w ramach środków unijnych można było robić mądre, dobre rzeczy dla Torunia, ale nie tylko dla Torunia, bo jest marszałkiem województwa, przypomnę. Dba o całe województwo, no ale jest torunianinem, w związku z tym te sprawy Torunia pewnie są mu bliskie. No, ale i tutaj ta współpraca między miastem a marszałkiem z Platformy Obywatelskiej, ma miejsce. To też musimy pamiętać o tym, że radni sejmiku Piotr Całbecki to są członkowie Platformy Obywatelskiej w Toruniu. Przypomnę, że Piotr Całbecki jest członkiem zarządu powiatu Platformy w Toruniu. Więc władza, którą posiadamy w regionie, też wynika z siły toruńskiej Platformy. Ale wracając do Torunia, o to, co się pan pytał. Te porozumienie programowe, przyznaję, w okresie rządów PiS-u straciło na znaczeniu, niewiele daje, ba. To porozumienie, które ja podpisałem z Michałem Zaleskim tam 3 lata z okładem, ono jest zrealizowane w niewielkim stopniu. Najczęściej pan prezydent interpretuje to w ten sposób, że był COVID, nie było pieniędzy, musieliśmy zmieniać politykę finansową miasta, było wiele problemów, w związku z tym niewiele się udało z tego porozumienia programowego zrealizować i były różne problemy, których wcześniej nie mogliśmy przewidzieć, co jest prawdą. Kamerimicz było wpisane w programowe? Kamerimicz. Nie, Kamerimicz budzi od samego początku, budzi ogromne emocje i różnice zdań w samym klubie radnych Koalicji Obywatelskiej. Zresztą to było widać na sesji Rady Miasta, kiedy ja zresztą uczestniczyłem w tej sesji Rady Miasta, bo kiedy była ta dyskusja o podpisaniu takiej umowy wstępnej, że Kamerimicz może budować centrum filmowe i będzie realizował swoje zadania w związku z tym projektem, to ja na taką Radę Miasta poszedłem, wiedząc, jaka skala wydatków czeka miasto przy realizacji tego projektu. I poszedłem na Radę Miasta, bo zabrałem głos na tej Radzie Miasta, bo zadałem pytanie panu Żydowiczowi, co on na to, że gdyby miasto w przyszłości ewentualnie realizowało taki projekt, to co z de facto nieużywanym, niewykorzystanym, a przekazanym mu
jeszcze na ostatnim posiedzeniu Rady Narodowej, czyli za komuny, w budynku, to się później nazywało Tumult, ale jak wiemy, chodzi o budynek Kościoła Ewangelickiego na Nowym Rynku. No to w takim razie po co mu jedno i drugie, ale on mówił, nie, no pamiętam, no, to było dla mnie zaskakująco niemiłe, bo wręcz mnie zaatakował. No, on wie, co robić z tymi budynkami, on je wykorzysta, są mu potrzebne. Chociaż moje pytanie raczej wynikało z troski, że taki fajny budynek, taka świetna lokalizacja, no, mogłaby być lepiej wykorzystana. Ale wracając do tumultu, cały czas w Toruniu, co pan pewnie doskonale wie i ci państwo, którzy nas oglądają, też o tym wiedzą, trwa taka dyskusja, czy Torunia na to stać, czy dostaniemy dostateczne dofinansowanie z budżetu państwa, no bo jakieś obietnice składał minister Gliński, tak? No, potwierdził ostatnio przy pomniku Zawadzkiej na pytanie dziennikarki Pauliny Błaszkiewicz. Panu Żydowiczowi, na pewno, te pieniądze są pewne. Panu Żydowiczowi kilka dni temu nadano jakiś medal, czy odznaczenie rządowe za współpracę z samorządem, podnosząc jego pewnie wiarygodność, tak jak myślę, i doceniając w opinii ministra Glińskiego bądź innych polityków Prawa i Sprawiedliwości jego osiągnięcia. Natomiast zawsze trzeba zadać sobie to racjonalne pytanie, bo mamy w Toruniu telefon. Tak, mamy w Toruniu wiele obiektów i wiele instytucji, których dopłacamy. I teraz jest pytanie, jak to będzie z tumultem? Należy zadawać sobie pytanie, co z tym dalej, tak? To jest poważna sprawa. Mamy telefon, można. Słuchamy. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, słucham, nie ukrywam, że słucham nawet z zaciekawieniem. I o dziwo zaskoczy mnie pozytywnie pan poseł Lenz swoją jakby kulturą, którą zmieni w stosunku do tego, co prezentował na przykład na wielu spotkaniach w Sejmie i nie tylko, ale mam uwagę. Potem zacznę pytania zadawać na piśmie. Błagamy krótkie pytanie. Błagamy krótkie pytanie. Może przejdźcie, panowie, już zadałem pytanie. Może przejdźcie na sprawy odpowiednie i czy odpowiedzialne dla urzędników Senatu. Bo w tej chwili 40 minut mija i rozgraniczacie wszystko to, co do Torunia, czy pod Toruń, czy pod Rydzyka podlega. Naprawdę nas interesują ludzi w miarę doświadczonych, trochę wyższe cele. Czyli jeżeli startuję do Senatu, to może porozmawiajmy o senatorach, o urzędzie senatorskim, o obowiązkach. Już obiecuję, w tej chwili kandydat na senatora odpowie, co będzie robił w Senacie. Dziękujemy bardzo za pytanie. Ja już tam nawet zaczynałem mówić, no tak, co senator może w cudzysłowie obiecać miastu. Jeszcze odniosę się do uprzejmego z pana strony takiej uwagi dotyczącej kultury osobistej. Dziękuję za tę uwagę, jest mi bardzo miło, natomiast ja jestem znany z tego, jaki jestem znany i takim, jakiego pan mi dzisiaj ogląda. Natomiast nic nie mogę poradzić na to, że w telewizji publicznej byłem często przedstawiany jako osoba, nie wiem, agresywna albo która chce komuś krzywdę zrobić, bo pamiętam, że była taka sytuacja nakręcona przez panów z Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie będę dzisiaj państwu zawracał głowy, jakie było tło tego wszystkiego i jak mnie próbowano jeszcze potem straszyć. Telewizja publiczna ma to do siebie, a wiemy jaka jest, że polityków opozycji lubi oczernić, najdelikatniej rzecz biorąc, i lubi przedstawić ich w takim obrazie, jakim tak naprawdę nie są. Mam nadzieję, że poznamy się jeszcze bliżej z czasem, jeszcze lepsze zdanie będzie pan miał o mnie, bo wydaje mi się, że ja jako polityk właśnie w odróżnieniu od wielu innych ludzi w parlamencie nie mam sobie wiele do zarzucenia, jeżeli chodzi o właśnie taką debatę, wymianę poglądów i szukanie czegoś mądrego i rozsądnego. Ale wracając do tego Senatu, tak? Bo to jest bardzo ważne. Senat jest miejscem, jak państwo wiedzą, kontrolującym, sczytującym, poprawiającym ustawy, które przychodzą z Sejmu. Rzeczywiście jest tak, bo ta procedura tak wygląda, że my, będąc parlamentarzystami, a konkretnie posłami, zasiadając w ławce sejmowej, dostajemy poprawki senackie do naszych ustaw, które bardzo często są poprawkami celnymi. Senat ma trochę więcej czasu, szczególnie w obecnej kadencji, kiedy my dostajemy ustawę rano, a po południu musimy ją przegłosowywać. Nieraz nie mamy okazji się z nią dobrze zapoznać, a to krytycznie mówię, bo tak być nie powinno, bo mówiłem to zresztą w debacie z panią Mazurkiewicz.
że swego czasu każda ustawa przechodziła przez komisję trójstronną, więc proces takiego stanowienia prawa to było wiele tygodni, tak? Mhm. Wiele tygodni uwag, dyskusji, sugestii, potem szło to do Sejmu, do komisji, więc ten proces był długi i szczegółowo omawiający skutki danej ustawy. Natomiast dzisiaj rzeczywiście do Senatu przychodzą ustawy kompletnie nieprzygotowane i celem Senatu, senatorów jest przejrzenie tych ustaw, aby zgłosić uwagi, które miałyby naprawiać pewne błędy już w etapie stanowienia prawa i tym Senat się po prostu zajmuje na co dzień, codziennie. Pasuje to panu? To jest dla pana robota? Ja pracowałem w czasie moich kadencji w kilku kadencjach. Znaczy jestem członkiem Komisji Spraw Zagranicznych od zawsze, bo czuję się w tych tematach kompetentny i pracowałem za granicą, pracowałem z Fundacją Partii Demokratycznej wiele lat, prowadziłem projekty w Azji Centralnej, w Europie Wschodniej i mam jakąś wiedzę o polityce zagranicznej, o tych wszystkich sprawach, które dotyczą. Zresztą jestem wybrany przez Parlament Polski wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Polski i Ukrainy. Więc też to jak gdyby pokazuje, gdzie jest to miejsce moich zainteresowań. Ale też pracowałem w Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości, bo prowadziłem biznes wiele lat i zresztą wróciłem do prowadzenia działalności w ostatnich latach. A w tej kadencji także zajmuję się kwestiami związanymi z wsią i rolnictwem, bo Kujawsko-Pomorskie jest takim regionem bardzo rolniczym. Miałem często w czasie swojej pracy kontakty z rolnikami, z problemami związanymi właśnie z małymi środowiskami wiejskimi. Postanowiłem też zainteresować się bliżej tymi kwestiami i w tej komisji pracuję. Natomiast co do Senatu, ja uważam, że Senat mając możliwość przygotowywania ustaw i proponowania ustaw, mógłby częściej korzystać z tego. Znaczy, żeby nie był bierny i nie czekał tylko na ustawy sejmowe i je poprawiał, ale tak, że mógł wychodzić z pewnymi inicjatywami. I takie dwie sprawy, które mnie osobiście interesują, które chciałbym wnieść na forum parlamentu przez Senat, to jest kwestia uporządkowania finansowania kampanii wyborczych. Tak. Bo ja to obserwuję od wielu kadencji. Ja też chciałem o to pytać. No, jakie cudowne pieniądze na to się znajdują. Obserwuję to od wielu kadencji. Każda partia otrzymuje limit na wydatki w czasie wyborów i tam centralnie w Warszawie, w biurach krajowych się to bardzo dokładnie liczy i sprawdza, bo to jest rozliczane przez księgowych i tak dalej. Schodzi to na dół i ja obserwuję kampanię niektórych kandydatów, czy obserwowałem też w ubiegłych latach, w ubiegłych kadencjach, którzy wydawali na swoje kampanie astronomiczne pieniądze. I ja zastanawiałem się, jak to w ogóle jest możliwe, żeby nikt tego nie kontrolował? Bo jeżeli posłowie stanowią prawo, a potem go nie przestrzegają, to w jakim my żyjemy kraju? A widziałem kampanie, które kosztowały naprawdę ogromne pieniądze i to z różnych ugrupowań. I zadawałem sobie pytanie, jak to jest rozliczane? Skąd te pieniądze są? Z jakich źródeł te pieniądze są? No proszę, jaki ma pan pomysł na uproszczenie tego procederu? Proszę sobie wyobrazić, że na przykład we Francji, jeżeli chodzi o materiały promocyjne poszczególnych kandydatów na billboardach czy na banerach, to każdy samorząd wyznacza konkretne miejsca, jest ich kilka i nigdzie więcej nie wolno się wieszać. Stop banerozie normalnie. Druga sprawa to jest kwestia rozliczeń, bo jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza rozlicza wydatki partii politycznych, to uważam, że partie powinny mieć obowiązek przekazania do Państwowej Komisji Wyborczej limitów, które Warszawa, czyli Biuro Krajowe danej partii, wyznaczyło dla konkretnego kandydata do Sejmu. Czyli na przykład, jak pan Kałużny ma limit 45 tysięcy złotych na swoją kampanię, to Państwowa Komisja Wyborcza powinna to wiedzieć. I powinna wiedzieć to także opinia publiczna. Jeżeli pan Szczucki ma limit na kampanię wyborczą 100 tysięcy złotych, no chyba trochę więcej, to powinniśmy wiedzieć, że ma taki limit i PKW też powinno o tym wiedzieć. Tak? Jeżeli Tomasz Lenz ma limit na wydatki do Senatu, bo taki limit dzisiaj mam, 35 tysięcy złotych, tak? To opinia powinna o tym wiedzieć i PKW też powinno o tym wiedzieć. Bo ja nie jestem w stanie rywalizować, startując do Sejmu, bo nie mówię o Senacie, z kimś, kto wydaje, nie wiem, 2 miliony złotych na kampanię, a ja mam limit, nie wiem, 10 razy mniejszy. A Państwowa Komisja Wyborcza się w ogóle takimi sprawami nie interesuje, tak? Bo Państwowa Komisja rozlicza ogólnie dokumenty, a nikt, żadne organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia czy PKW nie obserwuje, jakie rzeczywiście pieniądze są przez poszczególnych kandydatów wydawane na kampanię wyborczą. Pojutrze
Pojutrze, w sobotę, wybieram się zresztą, bo skorzystam z tej możliwości, że będzie wielu ludzi, więc będę rozdawał swoje materiały. W Kijewie Królewskim pan Kałużny organizuje koncert zespołu Bayer Full. Na jego Facebooku można zobaczyć wyświetlający się film, gdzie ten lider tego zespołu, Bayer Full, nie pamiętam nazwiska, zaprasza na koncert. Ostatnio grał Ojca Rydzyka, byłem na koncercie. A pan poseł opowiada, że też zapraszamy. Jestem ciekawy, ile kosztuje koncert zespołu Bayer Full? Kilka złotych. Myślę, że jak zadzwonimy do menadżera, to wiemy się, że to są grube pieniądze. Tak? Pytanie, kto za to płaci? I czemu to jest w ramach kampanii wyborczej jednego z kandydatów, który tego nie rozlicza w wydatkach kampanii? Więc kończąc. Generalnie podałem przykład akurat tutaj pana posła Kałużnego, bo to mi się rzuciło w oczy, ale to nie jest jedyny przypadek. Nie jest jedyny. Natomiast zamierzam naprawdę zabrać się i zaproponować rozwiązania ustawowe, które to zmienią, bo ja nie mogę już tego dalej akceptować, nie mogę na to patrzeć. Druga rzecz, która mnie mocno zabolała w ostatnim czasie, to jest kwestia oświaty i jej upolitycznienia. Naprawdę takiego wejścia z radykalizmem, z poglądami politycznymi i z polityką do polskich szkół. To ja tego nie mogę zaakceptować, bo szkoła jest od uczenia, a też szkoła jest od takiego uczenia otwartości, szukania wiedzy. Ale jest podręcznik hit nowy, pan minister Czarnek zachwala pod niebiosa. O to chodzi, tak? Tylko? Ale też swego czasu były takie rozwiązania ustawowe, że kurator powoływany musiał uzyskać konsensus i wojewody, i zdaje się ministra edukacji narodowej. Czyli powoływano kuratora w porozumieniu różnych sił. Czyli trzeba było poszukać takiego, którego akceptuje i wojewoda, i minister. Więc trzeba było poszukać takiego, który nie jest upolityczniony do końca. No tak. A ja w ogóle uważam, jestem takiego zdania, będę przekonywał Tuska do tego, żeby kuratora wybierali sobie sami nauczyciele. W jaki sposób? W wyborach powszechnych. Czym ma to być problem, prawda? Mogą to zrobić oczywiście przedstawiciele tych nauczycieli, czyli dyrektorzy szkół, ale mogą to zrobić, to jest kwestia rozpisania ustawy, w jaki sposób to zrobić. Że co 5 lat, na przykład co 4 jest wybierany kurator, niekoniecznie w okresach wyborczych, no bo po co? To może być w zupełnie innych okresach. I w lipcu co 4 lata nauczyciele głosują na nauczyciela, który spełnia oczywiście konkretne kryteria, żeby naprawdę wyprowadzić politykę ze szkół i zostawić edukację dzieciom, nauczycielom i rodzicom. I jest, przepraszam, podobne. Czy będzie pan dążył do zdjęcia immunitetów dla parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów? W demokratycznym kraju, gdzie są poszanowane prawa obywateli, immunitet w mojej opinii nie byłby niezbędny. Ale dzisiaj, kiedy jesteśmy w sytuacji takiej, że można kogoś zatrzymać w areszcie, aresztować z powodu zarzutów, które nie są potwierdzone, z powodu domniemanych ewentualnie jakichś zarzutów, ten immunitet broni niektórych polityków przed tym, żeby nie zostali na przykład zatrzymani bądź uwięzieni z powodów czysto politycznych. Ja pamiętam, jak była dyskusja na temat immunitetu, ona zresztą wraca cały czas. To w kółko wraca ten immunitet. Widzę, że kolejny telefon, tak. Ale ja pamiętam świętej pamięci wypowiedzi pana profesora Mariana Filara, zresztą też w Sejmie, który bardzo bronił immunitetu, mówiąc właśnie, że słuchajcie, immunitet nie jest po to, żeby bronić jakiegoś posła, że tam przejechał na czerwonym świetle, czy zjechał za szybko. Mamy czy telefon, tylko immunitet jest po to, żeby bronić niezależności politycznej, a nie od takich przestępstw drobnych. Immunitet trzeba byłoby zdjąć od przestępstw drobnych, które ludzie popełniają w ramach kodeksu karnego. Ale immunitet, który broni niezależności w ramach rywalizacji politycznej i nie daje możliwości rządzącym zamykania ust politykom, to bym ten immunitet chciał, żeby był zachowany. Taka ciekawa pana wypowiedź na temat absolutorium ostatniego pana prezydenta. Pan powiedział, że to osoby, które potem zostały wyrzucone z klubu Koalicji Obywatelskiej, które były przeciwko dawaniu absolutorium, to były, że tak powiem, miały rację, a reszta radnych. Tam jest szerszy problem, o którym może opinia publiczna aż tak dużo nie wie, bo jest zbyt zawiły. Bardzo prosty, ponieważ klub radnych, nasz klub radnych, moi koledzy radni i koleżanki podjęły uchwałę, która mówiła o tym, że w ramach głosowania do absolutorium. Przerwij mi telefon. No to odbierzemy telefon. Tak, a potem odpowiem na to pytanie. Słuchamy. Halo?
Halo, halo. Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór. Audycja Jacka. Tak, słucham. Chciałbym... Krótkie pytanie prosimy, błagamy, bo czas idzie ostro. Słuchamy pana. Dzień dobry wieczór. Tak, ale ja jeszcze się nie słyszę. Proszę mówić. Tak. A to ktoś inny wszedł, dobrze. Proszę mówić. No chyba się przyszedł. Ja odpowiem na to pytanie. Tak jest. Czy koledzy radni podjęli uchwałę, która mówiła o tym, że wprowadzają dyscyplinę głosowania za absolutorium i w głosowaniu na sali Rady Miasta? No dlaczego? Nie. Bo taka była propozycja jednego z radnych, który to zgłosił. Łukasza Walkusza. Jednego z radnych. Natomiast fakt jest taki, że w tym głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Zdaje się, 4 było za, 3 było przeciw. W związku z tym, że nie było większości, bo klub liczy 11 osób, ta uchwała nie przeszła. W związku z tym cała ta sprawa zarzucająca radnym, że głosowali inaczej niż klub chciał, nie ma podstawy, ponieważ uchwała taka nie została podjęta. I największe pretensje mam o to. Czyli nielegalnie wyrzucono. Nie było w ogóle potrzeby wyciągania konsekwencji wobec osób, które głosowały inaczej niż życzyliby sobie to inni radni, bo każdy mógł zagłosować jak chciał, bo takiej uchwały nie było. I ten cały bałagan, który się stworzył, niestety nie służył platformie. Bardzo źle oceniam tę sytuację, która zaistniała, ale staram się jej zaradzić i do wyborów samorządowych na pewno będę starał się tę sytuację uporządkować. Co to znaczy? No, ja chciałbym, żeby do Rady Miasta wystartowali wszyscy ci radni, którzy dobrze pracują dla miasta, są aktywni, zauważani przez mieszkańców, lubiani przez to, co robią, żebyśmy nie pogubili ludzi wartościowych. No. Ja od razu spytam, no bo przepraszam bardzo, nie istnieje, nie funkcjonuje porozumienie, to na jakiej zasadzie swoją funkcję piastuje wiceprezydent Torunia, pan Paweł Gulewski? Na to pytanie nie chcę odpowiedzieć wprost, bo to do prezydenta Zalewskiego i prezydenta Gulewskiego też... Ale on jest z tego powodu tym wiceprezydentem, że było porozumienie tego ugrupowania. Nie ma porozumienia, no to... Tak, urwał się, że tak powiem, wam Gulewski, czy co? Nie było jeszcze z nim rozmowy dotyczącej tej kwestii, ale ona nastąpi. O, na razie mówi, że jest... Ja myślałem, że do wyborów już nie będzie wiceprezydentem, tak szczerze mówiąc. Ajajajajaj. A wie pan co? Słucham uprzejmie. Bo ja bym, trochę dużo mam tutaj pytań jest do pana, a czas się troszeczkę ucina. Może moment. Afera wizowa, to jak zaczniemy, to będziemy gadać sądzę, długo. Sądzę, że ludzie o tym mówią już tyle w tej chwili w Polsce. Proszę? Ludzie tyle o tym w Polsce mówią. No ale tyle... to też jest podkręcane troszeczkę, nie? Przez wszystkie strony chyba. Znaczy, nie wiem, czy można zarzucić komukolwiek, czy osobie, która się polityką interesuje, czy polityką nie interesuje, faktu, że jest zdziwiona i oburzona tym, że rząd, który pobudował mur na granicy z Białorusią, sprzedał ponad 200 tysięcy wiz w takich krajach jak Turcja, nie wiem, Afganistan. Musimy odebrać telefon, bo ta osoba się nie dozwoli do nas w końcu, przepraszamy. Słuchamy. Halo, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy pytania szybkiego. No tak, ale ja jeszcze się nie słyszę na wizji. Proszę mówić. Ale ja bardzo pana słabo słyszę. To chyba, bo pan nie rozumie, że akurat tak. Jego na wizji nie będzie słychać. Prawda? Proszę mówić. Halo, tak, słyszę. Tak. Ta rozmowa trwa w tej chwili. Proszę mówić. Stanisław Wroński. Słuchamy. Tak, Stanisław Wroński. Dobry wieczór. Słuchamy. Ale przepraszam, to jakieś mam jakieś takie... Halo, jeszcze raz, dobry wieczór. Troszkę tak, Stanisław Wroński. Proszę mówić, no. Bardzo nam miło, proszę zadać pytanie. Ja chciałem nawiązać troszeczkę jeszcze do poprzedniej, Jacku, twojej rozmowy z panem posłem Myrchą. No nie wiem, co się dzieje. Proszę mówić. Dobry wieczór. To chyba nie ma sensu. Tak, bo ja...
Proszę, proszę wyłączyć odbiornik i rozmawiać przez telefon. I dotyczący przede wszystkim Torunia. Panie pośle Lenz. No to nie wiem, co się dzieje, proszę państwa, ale spróbuję jeszcze raz. Powtarza się ciągle ta sama rozmowa. Nie. Dziękuję bardzo, dobra. Widzę rzeczywiście. Dobra, krótko mówiąc, ci radni, którzy mają w następnych wyborach, to są ci, którzy zostali wyrzuceni na przykład, czyli pani Margareta Skerska-Roman, Szymański, Bartosz, Maciej Kurzewski. Polityka pokazuje, że w czasie trwania kadencji w Sejmie i w Radach Miast, Radach Gmin różne rzeczy się dzieją, są różne emocje, są różne decyzje, natomiast bardzo należy pochylić się nad tymi ludźmi, którzy są szczerze zaangażowani w sprawy społeczne, szczerze pracują dla swoich okręgów wyborczych, dla Torunia. Ja takie osoby w Radzie Miasta widzę i chciałbym, żeby te osoby miały szansę kontynuowania pracy na rzecz mieszkańców, bo są doceniane i lubiane. Nie chcę pogubić dobrych ludzi, którym się chce, bo to nie jest wcale tak, że ludzi, którzy chcą poświęcać swój prywatny czas, swoje prywatne życie dla działania na rzecz innych ludzi jest zbyt wiele. Nie jest tych ludzi aż tak dużo. W związku z tym nie warto gubić wartościowych radnych i trzeba o tym pamiętać, żeby ci, którzy będą chcieli ponownie startować, dostali taką szansę. No dzisiaj byłem świadkiem sceny zupełnie niezwykłej w Urzędzie Miasta na korytarzu. Przewodniczący Walkusz mówił o tym, że składana była propozycja wstąpienia do tego nowo powstałego klubu tej trójce i w tym momencie przechodząca trójka powiedziała, czemu kłamiesz? Łamiesz! Padły takie słowa i potwierdzono tak mi to mówię, później. Emocje cały czas mówią. Dobrze, ale to jak pan ocenia działalność radnego Walkusza? Świętelnie poważnie pytam, bo to dość kontrowersyjna postać w Toruniu. Radny Walkusz bardzo często zabiera głos na Radach Miasta w imieniu klubu. Jest do tego bardzo dobrze przygotowany. Jak się przesłucha jego wystąpienia, ja to słyszałem kiedyś takie przemówienie, które pokazywane było studentom, jak nie należy mówić. No, nie komentuję tego. Wystąpienia są lepsze i gorsze. Ja też miewałem bardzo dobre i słabsze. To było wystąpienie w sprawie zmiany jaru na osiedle niepodległości. Przeszło do historii. To inny temat. Też mam zdanie w tej kwestii. W każdym razie pamiętajmy o tym, że Łukasz Walkusz jest wybierany w okręgu wyborczym Bielawy, Rubinkowo. I on otrzymuje tam ogromne poparcie od mieszkańców w tym okręgu wyborczym, no niespotykanie wysokie. Z jego wynikiem do Rady Miasta to mógłby wejść do Sejmu, więc to świadczy o wysokości poparcia, więc jak widać ludzie też doceniają jego pracę w tym okręgu wyborczym. Natomiast ja nie chcę oceniać indywidualnych wystąpień w konkretnych sprawach, no bo one to jest kwestia oczywiście jakiejś oceny, czy to wystąpienie jest lepsze, czy gorsze. Pozwoli pan, że to zostawię bez komentarza. No dobrze, a samo rozwiązanie klubu Koalicji Obywatelskiej to jest jego pomysł i, że tak powiem, przeprowadzenie. Tak? To jak pan ocenia w ogóle całą tą akcję, która troszeczkę ludziom też w Toruniu pokazała, no ludzie, oni sami się nie potrafią dogadać, coś tam, co się dzieje. Proces przygotowywania. Jaką wy jesteście opozycją? Proces przygotowywania. Przypomnę, że wszyscy w tej chwili de facto żyjemy wyborami parlamentarnymi i ja wszystkich państwa bardzo proszę i bardzo zachęcam do udziału w wyborach 15 października, głosowania na ugrupowania demokratyczne. Warto wziąć udział w tych wyborach i to nas pewnie będzie zajmowało przez najbliższe 3 tygodnie. Natomiast potem płynnie, bo za chwilę, jeżeli się nic nie zmieni, będą wybory samorządowe w kwietniu. W związku z tym my mamy jako partia działająca według statutu, a nie według decyzji z Nowogrodzkiej, z jednego biura, mamy wentylę, że tak się wyrażę, mamy zarząd regionu. Znaczy, nie działają krajowy. Ostatnio te wentyle, to się nie ma potrzeby się. Uruchamiania pewnych działań, skoro najważniejszą rzeczą w tej chwili są wybory parlamentarne i one są kluczowe, najważniejsze i musimy się na nich skupić. Natomiast zapewniam pana, że kwestie dotyczące spraw samorządowych znajdą swoje miejsce na dyskusji i wnioskach na poziomie i zarządu regionu, i zarządu krajowego. My nie zostawimy tak ważnego miasta jak Toruń bez poważnej dyskusji, jak dalej mamy pracować na rzecz miasta. Będziemy w tej sprawie rozmawiali. Tutaj jest takie pytanie szersze. Czy w przypadku porażki PiS w wyborach obecna opozycja rozliczy w cudzysłowie tę partię? Rozważany jest na przykład Trybunał Stanu? Tak, znaczy Donald Tusk bardzo jasno i cały czas wszędzie powtarza na każdym spotkaniu, bo to pytanie, które zostało do nas przesłane mailem w tej chwili, one tak naprawdę pada cały czas wszędzie, mimo że przewodniczący Tusk i my też jeździmy na różne spotkania, na różne wydarzenia. Ja mam okazję bywać na spotkaniach, na których dokładnie to pytanie słyszę wszędzie.
czy wy ich rozliczycie? I tu przewodniczący Tusk mówi jasno, na każdym spotkaniu dzisiaj w Pile, wczoraj w Lesznie, tak, rozliczymy. W szczególności tych, którzy łamali konstytucję, łamali prawo, bądź kradli. Bo tutaj mamy, bądź byli osobami, które podejmowały decyzje o niegospodarności. Mówię tutaj choć o tych pylonach w elektrowni na 1 400 000 000, bo ktoś podjął decyzję, że państwo straciło 1 400 000 000 złotych. Za te pieniądze można naprawdę wybudować wiele szkół, dróg i szpitali. No ale tak? Ja się tak trochę obawiam, że to jest takie gadanie, bo już wielokrotnie słyszałem o rozliczaniu. To nie jest takie gadanie. Wszyscy mieli się rozliczać. Nie jest takie A jest taka gadanie. Teoria, o której wielu mówi poważnie, że to jest taka ustawka pomiędzy PO i PiS. Naprawdę. Znaczy, kiedy się Kaczyński spotkał z Tuskiem, powiedzieli, słuchaj, dobra, my się nie lubimy, ale odpędzimy całą resztę, jakąś konfederację, coś, na bok wszystkich tych tam. Nie? Znaczy, ale tak to wygląda. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam. A w Toruniu potwierdza. Czy biorąc pod uwagę emocje, które towarzyszą polskiej polityce obecnie, relacji między politykami PiS-u i Platformy i relacji społecznych między zwolennikami Platformy a zwolennikami PiS-u, znaczy ja nie widzę na tą chwilę możliwości nierozliczenia tego, co się działo. Z drugiej strony przewodniczący Tusk na jednej z konwencji powiedział bardzo wyraźnie, że jako kolejne rozliczenie, raz, zrobienie porządku, dwa, ale jako trzecią rzecz, może pan pamięta, powiedział, że co chce zrobić? Zrobi wszystko, żeby tą Polskę znowu skleić. Żeby skończyła się ta wojna, żeby skończyło się to skakanie sobie do gardła, żeby skończyło się to dzielenie społeczeństwa. Można to też zrobić przez to, że wprowadzi się media, które nie będą napuszczały jednych na drugich, tak? Bądź będą jest realizowały telefon, politykę jest, prawdy. Jest telefon, dziękuję. Jest telefon. Może się uda. Posłuchajmy. Tutaj. Tak, halo, halo, słuchamy. Halo. Jeszcze raz dzwonię w sprawie tej samej niby, ale łączącej czy wiążącej się z tym, na jaką funkcję pan startuje, panie Lenz. Otóż nawiążę do mojego pierwszego pytania, gdzie pan wybrnął no, w sposób taki, jaki panu jest znany od lat. My to wiemy o tym doskonale, że zasłania się pan tym, że pozbawienie immunitetów w tych czasach, czyli w jakich czasach? W czasach tego rządu, który rzeczywiście ściga przestępców, jak żaden rząd, a już na pewno nie wasz poprzedni, i pan o tym doskonale wie, ponieważ ma pan ode mnie osobiście co najmniej 2 pisma w sprawie paliwowej, ale nie o tym będę z panem rozmawiał i nie o tym będę panu zadawał pytanie. Pan Jacek obok siedzi i zna moje kłopoty, zna moją wolę, z jaką walczyłem właśnie z tą niesprawiedliwością. Także za waszej kadencji. Natomiast ten rząd robi porządki z takimi mafiami paliwowymi, ale nie o tym teraz chciałem zapytać pana. Chciałem zapytać o immunitet, czyli powtórzyć pytanie. Bo jeżeli pan obiecuje nam, a szczególnie mnie, że pan będzie za zdjęciem immunitetów i parlamentarzystów, to ja na pana zagłosuję jako człowiek PiS, jako człowiek Kaczyńskiego, rozumie pan? Zagłosuję na pana, ale pan jak zwykle ucieka od tematu, próbuje pan tutaj robić swoją jakąś narrację, oczywiście narrację nieadekwatną do faktów, które mamy i widzimy od kilku lat. I nawiążę teraz. Pan marszałek Grodzki, dlaczego nie staje przed sądem, przed sądami, które są, jak sami mówiliście, łącznie z Orlestem, waszymi sądami? Przecież tam by go oczyścili. Wie pan dlaczego? Bo ja panu powiem. Ja skończyłem działalność, zaczynałem wcześniej jak pan i miałem kilka dotacji do funduszy różnych, fundacji, w tym na szpital na przykład w Chojnicach i do dziś mam niektóre dane, wie pan? Niektóre dane z podziękowań i przelewami, które im wysyłałem. I na koniec, żeby już nie przedłużać. Dziękuję. Pan marszałek Grodzki, gdyby miał jeden chociaż taki dowód, który ja wysłałem i do Szczecina, do prokuratury okręgowej i do pani profesor Popieli, ona wygrała już rozprawę z panem Grodzkim i chwała za to, moje dokumenty i wysłane jako pomocnicze dla prokuratury, to są dokumenty zaświadczające, 100% dowody o tym, że podmiot, który ofiarował pieniądze, rzeczywiście mógł sobie odliczyć podatek, a druga strona, który odbierał pieniądze na fundację, powinien mieć to w archiwum i pokazać teraz przed sądem, przed prokuratorem,
przed prokuraturą, że ja jestem czysty. Ja, marszałek Grodzki, jestem czysty. Dobrze, to dlaczego on tego nie zrobił? Czy rozumie pan moje pytanie? To jest pytanie, dlaczego pan kręci, że ono nie jest kręci pan wokół Torunia, natomiast sprawy bardzo ważne, za które będą odpowiadali i odpowiadają senatorom. Da pan szansę. To nie tego senatu, bo to, co wy robicie, to jest jeden wielki cyrk. Da pan szansę na wypowiedź? Dziękuję. Nie musi pan odpowiadać. Ja znam odpowiedź. Ja panu wyślę jeszcze raz dokumenty. Jeszcze raz, bo pan ma moje dokumenty. Nie da się prowadzić rozmowy, ale dziękuję za pana telefon. Jeżeli panu sumienie coś podpowiada, to niech pan nie błądzi. Niech pan nie udaje tutaj kogoś kompetentnego, kogoś obruszonego tym, że na przykład ludzie tego rządu nie mają wykształcenia. Bzdura, panie Lewicz. To jest bzdura. Pan sobie przejrzy sobie metryki CV waszych rządzących w waszych czasach i obecnie. Ale ja z panu wysłałem, że dzisiaj się pofatygowałem, żeby zrobić taki bilans, ilu profesorów, ilu doktorów, ile habilitowanych jest w tym rządzie. A ile bardzo dziękuję. Dziękujemy. Pytanie już padło. Dziękujemy serdecznie. Nie udajcie innych, jakimi jesteście. Po prostu no, ja na pewno nie udaję innego, jak jesteście jestem. Ja jestem akurat taki, a robicie rzeczywiście narrację po to, żeby obrzydzać społeczeństwu, a szczególnie Torunianom, ten rząd i te prawa, które wprowadzamy. Dziękujemy bardzo. Jest chęć odpowiedzieć, co z tym Grodzkim? No bo może jednym słowem, tak prosto by odpowiedzieć. Dla mnie osobiście, jako dla mnie, immunitet do niczego nie jest mi potrzebny. Nigdy tego immunitetu nie wykorzystywałem przez 20 lat, będąc parlamentem. Nigdy po pijaku, nic samochodem, żeby tam złapać. Po pijaku tym bardziej. Naprawdę, ostatnio nawet na dożynkach, w kamionkach. Nic, próbowałem na przekonać do naparstka nalewkiem, mówię, nie, nie mam mowy, bo jeszcze dmuchnę do 0,2. Nie, to w ogóle jest wykluczone. To jest wykluczone. Na temat, tak jak mówiłem, nie musiałem wykorzystywać i chować się za immunitetem nigdy, bo nie mam sobie nic w życiu do zarzucenia. Natomiast o te rozstrzygania kwestii, czy ktoś jest winny, czy nie jest winny, są sądy. Tutaj, jak słyszeliśmy, pan swoje wypowiedzi z góry określił, że ktoś jest winny, bo on ma dowody, dokumenty i on wie, że ktoś jest winny. Jednak wolałbym, żeby kwestie rozstrzygające, kto jest winny, a kto nie jest winny, jednak sądy robiły, a nie nawet tak zainteresowani życiem publicznym obywatela, jak pan, który dzwonił. Od tego są sądy. Ostatni temat. Wiem, że jest późno, pan się spieszy. Kampania. Słyszałem, że dalej jedziemy w Polskę. Wracając do tego kandydata. Ja do kandydata na prezydenta Grzegorza Karpińskiego. I ja mam takie pytanie. Czy naprawdę uważacie, że już słyszę, że jest postanowione, no to czemu on nie wychodzi mi z lodówki przysłowiowej naprawdę? On jest na banerach, rzeczywiście jest duży i każdy może się domyślać, sieci, co ta dziesiątka jest taka duża w Toruniu. Na 10 ma akurat numer. A jak pan myśli rzeczywiście, jakie ma szanse nasz kandydat? Pana zdanie. Czy Torunianie, że tak powiem, jak kupią Grzegorza, Karpińskiego? Jak Grzegorza, bo tak mogę powiedzieć, znam naprawdę bardzo długo. Grzegorz mniej więcej, Grzegorz do mnie jest młodszy. Zaczynał zainteresowanie sprawami w Radzie Miasta Torunia, mniej więcej w czasie, kiedy obaj byliśmy młodzi po studiach. I pamiętam, że to jest taki szczery człowiek zaangażowany w sprawy lokalne, później jako minister zajmując się swoimi problemami. Bardzo dobrze go odbieram jako człowieka szczerego, uczciwego i pracowitego. To Torunianie muszą już to samo poczuć do niego. Do niego należy i w tym, w czym na pewno będziemy mu jako struktura pomagać. Bo mówię o strukturze, która jest w Toruniu i w regionie. Do niego należy podjęcie działań, których celem jest, ta kampania już pokazuje jego aktywność i przypomina o sobie mieszkańcom Torunia, ale od tego końca września, który teraz mamy, do kwietnia, który jest przed nami w roku przyszłym, to jego obowiązek jest według mnie dotarcie praktycznie rzecz biorąc do każdego mieszkańca Torunia i według mnie Grzegorz to zrobi. Grzegorz do każdego mieszkańca Torunia dotrze. A mieszkańcy sami muszą ocenić, jaki jest obecnie stan miasta, jak są realizowane inwestycje, jak miastem zarządza prezydent Michał Zalewski i wyciągnąć z tego wnioski i podjąć decyzję co do kwietniowych wyborów, w jakim dalej Toruń ma zmierzać, bo trzeba podjąć decyzję, czy w ogóle Toruń w jakimś kierunku ma zmierzać, czy ma też nigdzie nie zmierzać. No bo obecna sytuacja dla mnie jest, widzę te reklamy, Toruń będzie się starał o Stolicę Kultury 2029. 2009 rok, dość odległy termin, prawda?
Mamy ten problem z dyskusją dotyczącą, czy stać nas na Kamerimicz, tak? Mamy rozkopane bulwary. Mamy no dobrze, no to, no to taki, taki kandydat Karpiński na przykład jest w stanie powiedzieć, dobrze, ja zostanę prezydentem, to usunę pawilony, ja je przestawię. Pawilony można przestawić, nawet znajdziemy dla nich inne miejsce. Na... Zawsze można. Tak? Znaczy, no pytanie, pytanie... No, czy na tyle jest odważny kandydat, który takie rzeczy będzie głosił w kampanii? Ja chciałem przypuszczać, że sądzę, kandydat, że tak, który powiedziałby, sądzę, że ja wam te budy usunę, przestawię w inne miejsce, zrobię z tego inne użytek, to być może miałby duże plus. Ktoś może bronić tego projektu tych pawilonów, tak? Ja dla szukam, mnie, szukam. Nawet prezydent Zaleski nie powiedział. Dla mnie to jest masakra, tak? Ale to jest masakra. Nie, proszę mi wierzyć, szukamy cały czas tego, kto powie, tak, to są świetne pawilony, genialnie zaprojektowane, bomba. I w tym miejscu to jest... To w tym miejscu wygląda jak pięść do oka, tak? Ktoś może tego bronić, ja nawet tego nie będę komentował. Ale nikt nie broni. Tylko już tak już zrobili, no to, ale z jakichś powodów tak cały czas ktoś się przy tym upiera, tak? Dobrze, to kandydat Karpiński jest w stanie, kandydat że tak powiem, z takimi tekstami, albo na przykład... Jest mocną osobowością. Ja jestem przekonany, że Grzegorz sobie będzie dawał radę w sytuacjach kryzysowych i podejmował decyzję. Ja naprawdę go znam. Wiem, że się nadaje na tą funkcję. Natomiast już jego rolą, bo w przypadku kandydowania do Senatu, do Sejmu, na radnego, na prezydenta, wójta czy prezydenta, to też jest kwestia osobowości, charakteru, typu człowieka. Bo ludzie chyba zadają sobie pytanie, będzie się nadawał, ma kompetencje, da radę, co umie w życiu, co osiągnął. Ale jest jeszcze taka kwestia, patrzą na człowieka, mówią, okej, ja na niego oddam głos. Bo to jest kwestia dotycząca tych relacji interpersonalnych. Albo się ktoś zakochuje od razu, albo po jakimś czasie mówi, patrz, no, gdzie ja miałem oczy. Nie mówmy o miłości, nie mówmy o miłości. To jest rodzaj jakiegoś uczucia. O relacjach interpersonalnych właśnie, które są... Nie no, albo, to się napisze, tak mówią przy wyborach amerykańskich, tak po pierwsze wygląd. A w przypadku prezydenta Zaleskiego to ciężko przeskoczył, bo jakiś koszykarz jakby stanął koło Zaleskiego, to z amerykańskiej polityki, efektownie. Bardziej z amerykańskiej polityki przeniósłbym to twierdzenie, że podana ręka, to co druga podana ręka to jest głos. Bardziej sobie to cenię, niż to, że ktoś ma ładny krawat i się dobrze uczesza. Jak widać, przychodzę do studia niekoniecznie zrobiony u fryzjera i pod ładnym krawatem, ale z białą koszulą, bo szanuję państwa i żona mi czyściutką koszulę dała dwie rodziny tą, że wygląda jak człowiek. Ale oczywiście trzeba wyglądać przyzwoicie, bo reprezentujemy parlament, reprezentujemy samorząd, reprezentujemy funkcje, które pełnimy. No ale też nie dajmy się zwariować, że mamy wyglądać jak z obrazka. To chyba nie o to chodzi. Dobrze, będziemy kończyć pomału, bo się zrobiło... To spojrzymy, jak jest wynik Legii Warszawa 15... z tą willą w takim razie. Aha, zdążymy, tak? Szanowni Państwo, na koniec oczywiście pamiątka na całe życie. Proszę, fajnie, dziękuję. Proszę bardzo. To zawsze sobie Pan przypomni, że był Pan w studiu takiego może jeszcze kiedyś dziennikarza będę, kto wie. Obywatelskiego, Kiełpińskiego. No. Dobrze. A ja, szanowni państwo, mówiąc wprost, kończymy ten program. Przypominam, że polecam się państwa uwadze również na zrzutce. Dzwoni telefon, ale już chyba skończymy, bo po prostu jest dość późno. Proszę państwa, na Facebooku dużo się dzieje i przepraszam tych, którzy mówią, co ten tyle polityków na Kiełpińskich konkretnie. No, mamy wybory, wybaczcie państwo, ale to naprawdę jest temat ważny. Ja oczywiście nie zamykam oczu na inne toruńskie problemy i mam nadzieję, że będę pokazywał również różne i również przyjemne rzeczy. Są niektórzy tacy, którzy mówią, że Kiełpińskiemu się nic nie podoba. Bardzo dużo mi się podoba, proszę państwa. Ale to jest tak, jak normalnie z mediami. Wie? Normalny ruch uliczny, wszystkie samochody jeżdżą, pach, jak się zderzyły, to o czym piszemy? O tym, że jeżdżą, czy o tym, że się zderzyły? Na tym polega normalne dziennikarstwo na całym świecie i od tego nie uciekniemy. Także ja będę siłą rzeczy pokazywał rzeczy, które są no, głupie, złe, brzydkie, nie takie, zdaniem moim, zdaniem mieszkańców, zdaniem ludzi, którzy mi o tym powiedzą, którzy przyślą do mnie na tak zwany kontakt, kontakt informacje. Bardzo dużo od państwa przychodzi właśnie, że tak powiem, materiałów na memy, wręcz memy całe gotowe. Przychodzą jakieś zaproszenia, niech pan przyjedzie na tą dzielnicę tutaj do nas, pokażą coś takiego. To jest niesamowite dla mnie, jako do dziennikarza, który 25 lat przepracował po pierwsze w Nowościach, potem jest trochę w Pomorskiej, że taki jest odzew czytelników czy widzów, jak to dzisiaj się nazywa. Ja robię takie dziennikarstwo zupełnie innowacyjne, jak się teraz okazuje, bo próbuję państwa zainteresować krótkimi filmikami. No, stwierdziłem, że minuta to już jest dużo, półtorej minuty cholera mogą nie obejrzeć, ale okazuje się, że są filmiki ponad dwie minuty, które również mają ogromną oglądalność. Także ja się z tego bardzo cieszę. Polecam się państwu uwadze na Kiełpiński, konkretnie na Facebooku i tam będę informował, kiedy będą kolejni goście. Ostatnio wprowadziłem taki format, nazywa się W trybie wyborczym.
prostu wykorzystuje samochód. Okazuje się, że niektórzy mówią, dlaczego samochód nieekologiczny? No to proste, szanowni państwo, to jest po prostu jeżdżące studio, po taka mikroskala oczywiście trochę żart. Mamy ważną osobę, z którą trzeba pogadać. No dzisiaj ja teraz mam uruchamiać studio coś, to wsiadamy do samochodu, jedziemy po Toruniu. Przy okazji możemy pokazać różne ciekawostki toruńskie. Co prawda przy pierwszej takiej audycji mieliśmy stłuczkę z Markiem Jopem z Lewicy, tak? Ten samochód nas wjechał, to w ogóle było nagrane, no tak jak na inaugurację, to nawet chyba na szczęście. Mam nadzieję, że to było na szczęście. Także będziemy się spotykać w studio, będziemy się spotykać w moim maleńkim samochodzie. Będę robił różne live'y z różnych tam eventów partyjnych i tak dalej. Chcę pokazywać wyrazistych kandydatów, a resztę kandydatów poznacie państwo na Torunianie Online. Zapraszam jeszcze raz. Będę mówił, czy ten program następny będzie za tydzień, albo będzie z zaskoczenia, tak jak właśnie ten tryb wyborczy następuje, bo ja naprawdę nie wiem, kiedy do mojego samochodu uda mi się kogoś ciekawego ściągnąć. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Dziękuję naprawdę, bardzo, że bardzo miło, że pan zechciał. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w najbliższym czasie. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc.